Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że dotarliśmy. Warunki u nas na południu są bardzo trudne. Jest ślisko, wręcz lód, zmarznięty śnieg, ale dzięki Bogu dojechaliśmy dobrze. Witamy pośród nas już i Braterstwo Płazów w komplecie i Braterstwo Chmielniaków, Kasza Ani, dzieci. Cieszymy się, że jesteście. Witam wszystkich. Drodzy, od jakiegoś czasu staram się rozważać tak to jakoś mam w swoim sercu list Jakuba i mówiliśmy o tym, że Jakub chociaż należał do bliskiej rodziny Pana Jezusa, był jego przyrodnim bratem to Jakub potrzebował osobiście podjąć decyzję, osobiście się nawrócić, to że ktoś ma kogoś bardzo blisko Boga. To jeszcze, jeszcze nie oznacza, że jest osobą wierzącą, zbawioną, ale każdy z nas musi osobiście podjąć tutaj decyzję. I właśnie o tym mówiliśmy w oparciu o list Jakuba. Mówiliśmy o tym, że Jakub o tym mówił i staraliśmy się to rozważyć, że doświadczenia, próby, tak wydawałoby się, że przewrotnie mówi za największą radość sobie poczytujcie. Ale Jakub wie, co pisze, bo pisze z natchnienia Ducha Świętego i wie, że kiedy przez próby doświadczenia przechodzimy zwycięsko w sposób właściwy, to to tylko umacnia nas w wierze, w cierpliwości, w wytrwaniu, to buduje prawy, właściwy charakter przed Bogiem. Tak więc o tym, o tym Jakub wspomina, mówiliśmy o modlitwie, o potrzebie modlitwy i Jakub w tym liście Właściwie ten list jest od początku, tak przez środek na końcu, przeplatany myślami na temat, na temat modlitwy. E... Dzisiaj, chciałbym, dzisiaj chciałbym kontynuować i chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, na co, na co zwraca w tym liście Jakub. I będę czytał z pierwszego rozdziału, do XVIII wiersza do wiersza 25. Drodzy, będę przypominał pewne prawdy, ale, ale tak to już jest, że sobie przypominamy prawdy. Ważne jest, żebyśmy tą prawdę zobaczyli i za prawdą Bożego Słowa szli całym sercem. Jakub też tutaj będąc bardzo praktyczny, ostrzega nas. Przez to rozważanie i przez to, co pisze w tym swoim liście do tych rozproszonych dwunastu pokoleń i do nas, i wzywa nas do konkretnych działań. Czytamy tak, gdy zechciał zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. Wiedzcie to umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania. Nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione Was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Powiedzieliśmy na początku, że ten list jest bardzo praktycznym listem. Kiedy Jakub uczył nas o modlitwie, to chodzi mu o taką modlitwę, która dosięga nieba. Kiedy modlisz się i widzisz, że Bóg odpowiada na Twoją modlitwę. Kiedy Jakub mówi o doświadczeniu, mówi o czymś realnym, co jest udziałem każdego z nas, ale też mówi, że doświadczamy tej radości w wyniku zwycięskiego przejścia przez próbę i doświadczenie. Jakub jest bardzo w tym praktyczny I tak samo, jeśli chodzi o jego rady, o słowo dotyczące, dotyczące Pisma Świętego. Niedawno miałem taką rozmowę, i właściwie ta, ta rozmowa mnie tak yy, i poruszyła, i, i że tak powiem, sprowokowała. Jeżeli Pismo Święte, jeżeli Słowo Boże nie jest dla Ciebie, dla mnie, dla człowieka, Jedynym autorytetem. Jeżeli masz wątpliwości, czy to Słowo jest naprawdę Słowem Bożym, jest Pismem Świętym, to znaczy, że nie będziesz w stanie budować swojego życia na prawdzie. Jeżeli to Słowo, Pismo Święte, nie jest dla nas jedyną prawdą, nie pochodzi od Boga, to muszę wam powiedzieć, jesteśmy najbardziej zagubionymi ludźmi na tej ziemi. Bo nie wiemy czego się trzymać. Jeden kościół mówi to, inny kościół mówi tamto. Jeden człowiek mówi inne rzeczy, drugi inne i dzisiaj wiemy, że żyjemy w czasach totalnego totalnej atmosfery względności. Wszystko jest względne. Prawdą jest to, co dany człowiek uważa za prawdę. Ale drodzy, chcę powiedzieć z całą powagą, z całą odpowiedzialnością. Oto mamy słowo Boże, które jeżeli ty i ja zaczniemy na nim budować swoje życie, to to gwarantuje nam, że nie tylko spotkasz się z Bogiem w tym życiu, teraz, tutaj na tej ziemi, będziesz doświadczał realności i mocy Boga, ale będziesz Go oglądał, kiedy On zakończy, Czas istnienia wszystkiego. Nie ma, jeżeli Słowo Boże nie jest dla kogoś prawdą, nie jest prawdą Bożą, to nie masz żadnych, żadnego fundamentu dla swojego życia, dla, dla tego, co, co nas czeka. Kiedy patrzę na Boże Słowo, a yy, Mówimy, że to jest Boże słowo, chociaż jest napisane przez około 40 różnych autorów na przeciągu prawda, bardzo długiego okresu czasu 1400 lat gdzieś, kiedy Biblia jest pisana, poszczególne księgi. To jednak tak naprawdę jest jeden autor jeden ten, który inspirował, że to słowo zostało napisane i chociaż używał zdolności ludzkich. Posługiwał się człowiekiem jako swoim narzędziem i to w cudowny sposób, bo człowiek nie był maszyną do pisania dla Boga, nie był długopisem. Nie. Człowiek wyrażał siebie i w każdej tej księdze możemy rozpoznać styl, wykształcenie, nawet pochodzenie, fach, czym zajmował się dany człowiek, a jednak mamy do czynienia. Nie ze Słowem człowieka, ale Słowem żywego Boga. To jest fenomen. Drodzy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. W swoim drugim liście apostoł Piotr tak pięknie zapisał odnośnie Słowa, Pisma Świętego, następujące słowa. Czytamy tak tutaj, w tym fragmencie Bożego Słowa. Drugi list Piotra 1:16, gdyż oznajmiliśmy Wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach. Są baśnie, są legendy, są opowiadania, ale tym nie jest Słowo Boże. Mam do czynienia z prawdą. I Paweł, Piotr mówi: My nie opieramy się na żadnych legendach, baśniach. Ale jesteśmy naocznymi świadkami wielkości Boga, wielkości Pana Jezusa Chrystusa. Jako naoczni świadkowie jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę. Gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my będąc z nim na świętej górze usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie prorostwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem prorostwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej. Lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. I niech nas nie zmyli to określenie proroctwo. Bo apostoł Piotr nie ma na myśli tylko słowa wypowiadanego z inspiracji Ducha o tak zgromadzeniu, ale on ma na myśli także to słowo prorocze, którym jest pismo święte. Ja wiem, że dobrą jest rzeczą słuchać. Słowa proroczego takiego bardzo osobistego dla swojego życia. Ale mamy coś daleko więcej. Mamy słowo prorocze, którym jest Pismo Święte potwierdzone przez samego Boga, autoryzowane przez samego Boga. Dlaczego tak mogę powiedzieć? Dlatego, że podstawowe znaczenie słowa proroctwo oznacza słowo Boga, które kieruje do ciebie i do mnie Bóg teraz. W teraz, w danej sytuacji, jaką przeżywamy. I to jest podstawowe znaczenie słowa proroczego. Kiedy prorocy przychodzili, aby przekazać słowo Pana, to mówili teraz o tym, co Bóg sądzi o swoim ludzie, co Bóg widzi w ich życiu, co wymaga zmiany w ich życiu. To jest podstawowe znaczenie. Drodzy, tak więc. Proroctwo dalej dowiadujemy się to słowo prorocze, którym jest Pismo Święte. I, I wszelkie proroctwo nie wychodzi z inspiracji człowieka. Ludzie byli przez Boga prowadzeni, przez Ducha Świętego prowadzeni, aby przekazać nam słowo od Boga, słowo prorocze. Tak więc e, mamy to słowo prorockie pewne wspaniałe. Przekazane nam, i ono jest jak pochodnia świecąca w ciemnym miejscu. Ten świat, życie człowieka jest pełne duchowej ciemności. Biblia zresztą mówi, że cały świat pogrążony jest w złym i w ciemności i potrzebuje światła. I tym światem jest Słowo Pana, tym światem jest Słowo prorocze. Wiecie, to, ta, ta lampa Bożego Słowa, gdy zapali się w życiu człowieka, to w tym momencie dopiero człowiek zaczyna sobie uświadamiać, w jakim miejscu przed Bogiem jest. Zaczyna sobie uświadamiać w ogóle, po co jest na tej Ziemi, dlaczego tutaj się znalazł. Nie osiągniemy żadnego poznania, nie będzie żadnej zbawczej wiary, jeśli nie zaufamy. Nie uwierzymy i nie powiemy wraz z apostołem Piotrem, że mamy słowo prorocze, potwierdzone z samej góry przez Boga Ojca. A więc mam się trzymać słowa Pana, jak pochodni, która oświeca Tobie i mnie drogę mojego życia. Bo jeżeli ta pochodnia zgaśnie, Albo pozwolę, żeby pochodnia Słowa Bożego przestała świecić w Twoim i w moim życiu, pogrążymy się na nowo w duchowej ciemności i maraźmie. Prawda? Bo jeżeli ono jest pochodnią, a Dawid nazywa ją w psalmie 119 też pochodnią albo lampą, to jeżeli to zgaśnie, przestanę widzieć. Zacznę błądzić. I diabeł to bardzo szybko wykorzysta. Jakub. Tutaj wyraźnie mówi o wartości słowa. Mówi to właśnie słowo Boże, nasienie słowa zrodziło Ciebie i mnie i zrodziło Jego do Bożego Królestwa. On wyraźnie o tym pisze w Wierszu 18. Słowo przyniosło życie, podobnie jak Piotr w pierwszym swoim liście, 1,23, że zrodzeni zostaliśmy z nasienia nieskazitelnego którym jest słowo Boga. Popatrzcie, nie można mówić o żywej wierze w Boga bez tego słowa. To słowo Boże, to prorockie objawione słowo, ono wzbudza żywą wiarę w człowieku takim jak ty i ja. Każdy z nas, albo większość, albo prawie wszyscy tutaj możemy powiedzieć, był czas. Kiedy nie ceniłem tego słowa, kiedy nie patrzyłem do tego słowa, kiedy to słowo wręcz było mi obojętne. Ale od momentu, kiedy zetknąłem się z Bożym Słowem, ono wzbudziło wiarę w Boga, żywego Boga i doświadczyłem tej mocy przemiany przez to słowo i moc Ducha Świętego. Drodzy, jest to sprawa jedna z kluczowych i zasadniczych w życiu każdego z nas. Jest potężny atak sił ciemności, aby ludzie nie zetknęli się z tą prawdą Bożego Słowa. I ktoś tak pięknie powiedział: Jest coś takiego jak prawda absolutna, jedyna. I człowiek ma możliwość poznać tą prawdę, a tą prawdą jest Słowo Żywego Boga, Pismo Święte. To nie znaczy, wcale nie znaczy, tak jak ludzie uważają, że nie wiemy, co jest prawdą, i dla jednych jest to, a dla innych tamto. Oto przyjdzie czas, że każdy będzie przyłożony do pionu prawdy, którym jest Słowo Boże. I jeśli żyłem, jeśli zaufałem temu, który jest objawiony w tym słowie i żyłem według tego słowa, będę błogosławiony na wieki. Nie tylko tu na ziemi, ale na wieki będę błogosławiony. Będę miał życie wieczne i zachowam życie wieczne, ale jeżeli pozwolę sobie na to, żeby diabeł. Przeciwnik zasiał wątpliwości w prawdę Bożego Słowa. Lampa przestanie świecić. Nie dlatego, że ona przestaje świecić, tylko ty i ja zaczniemy się oddalać od tej lampy, zamiast ją mieć przy sobie zamiast nią, tym Słowem Bożym, rozświetlać swoje życie. A więc ono rozświetla, wprowadza nas w prawdę. Ono sprawia, Boż... ono sprawia żywą wiarę, także mogłem spotkać się przez żywą wiarę w oparciu o prawdę słowa z prawdziwym, żywym Bogiem. I chociaż wielu ludzi ogłosiło, że Bóg już umarł, to ty i ja możemy powiedzieć: że To jest kłamstwo, bo ty i ja rozmawiamy z nim codziennie. Amen. Mamy z żywym Bogiem społeczność. Więcej, Bóg, w którego wierzymy, o którym mówi Słowo Boże, uczynił dokładnie to, co mówi Słowo Boże. Dał nam czyste, nowe, mięsiste serca. A zabrał kamienne serce od Ciebie i ode mnie. Zabrał zwątpienie, strach, lęk nie wiedzę i mamy świadomość, że jesteś zbawionym człowiekiem, który zdąża na spotkanie z żywym Bogiem. I to nie pochodzi z nas, ale pochodzi to z obecności Boga w twoim i w moim życiu. Duch Boży potwierdza naszemu duchowi, że jesteśmy Bożymi dziećmi. To nie jest autosugestia. To nie jest jakiś, jakaś kwestia psychologiczna. Ale autentycznie żywy Bóg jest obecny w życiu wierzącego, odrodzonego człowieka. To jest prawda. Tak więc, chcesz mie chcę mieć więcej wiary, chcę wzrastać w wierze. Ja muszę mieć społeczność z Jego Świętym Słowem. Chcę być mocny i silny i zdrowy. Muszę mieć społeczność z Jego Świętym Słowem. Kiedy przestajesz jeść, Słabniesz. Kiedy duchowo nie karmisz się sam Bożym Słowem, chcę Ci powiedzieć, słabniesz. Duchowo tracisz siły. Coraz więcej w tym momencie przeciwnik będzie miał dostępu do naszego życia. Dlatego to Słowo, to Słowo jest nie tylko przyrównane do lampy, nie tylko do nasienia, które jest żywym nasieniem życia Bożego przyrównane jest do miecza. W Zbroi Bożej, o której opisuje apostoł Paweł, mówi tak, weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Po co ten miecz jest mi potrzebny, gdyż toczymy bój nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, z na powietrzu. Chcę wam powiedzieć, diabeł pracuje 24 godziny na dobę. Aby nas zniszczyć, abyśmy się potknęli, aby nas zniechęcić, aby nas ograbić żywej wiary. Wierzycie w to, czy nie? Jesteśmy tego świadomi, jeśli Słowo Boże mówi, gdyż bój toczymy, nie z ciałem i z ale z nadziemskimi mocami, zwierzchnościami. I czasami to wydaje się, kiedy jednemu człowiekowi to zaczytowałem, mówi... Aż tak? Aż tak? Ja mówię tak. Kiedy człowiek nie interesuje się Bożym Słowem, diabeł zostawia cię w spokoju. Bo on nie musi się Tobą interesować. Ale kiedy zaczynamy zwracać nasze serce do żywego Bożego Słowa, a tego jest ono potrzebne do obrony i do ataku. Wzbudza wiarę. Oto sam nasz Pan Jezus Chrystus pokazał nam, jak walczyć. Napisano jest, kiedy diabeł atakował Syna Bożego Jezusa Chrystusa, kiedy był w poście, kiedy był słaby, jego ciało było słabe, to był dobry moment, żeby diabeł go zaatakował. I wtedy Jezus wziął miecz. Nie. I wiecie, to napisano jest, to, jak, to jest jak szczęk duchowego miecza, przed czym drży diabeł. Amen. On się nie boi naszych słów, On się nie boi czegokolwiek innego, ale na pewno między innymi boi się autorytetu i mocy, która płynie z prawdy Bożego słowa. Napisano jest. Oto musimy zwrócić uwagę. A szczególnie teraz, kiedy wiemy, mamy tą świadomość, że czas zbliża się do końca. Oto zostaliśmy wyposażeni. Oto Bóg dał nam pełną zbroję i w tej zbroi jest miecz słowa Pana. Oto diabeł robi wszystko, żebyśmy mieli Fragmentaryczny, przelotny kontakt z Jego Świętym Słowem. I kiedy mówię używać miecza słowa, nie chodzi o to, że ja go wkuwam na pamięć, chociaż to jest dobrą rzeczą, że ja się go uczę, czy że ja potrafię, że ja wiem. Nie. Jezus. Do całkowicie opierał się o prawdę słowa. On znał słowo, on jemu ufał, wierzył i całkowicie polegał na prawdzie Bożego Słowa. I to dało odpór diabłu. Nie chodzi o cytowanie, kiedy diabeł nas atakuje, cytowanie dla cytowania bez wiary, ale chodzi o to, że stoisz mocno na prawdzie. Bożego Słowa. I wtedy diabeł to widzi i to ma autorytet i musi odstąpić, prawda? Wtedy właśnie objawienie Jana 12, 11 wyraźnie mówi, dali mu odpór, diabłu, szatanowi. Przeciwstawili mu się przez krew baranka i przez słowo świadectwa swoich ust. I wierzę, że to słowo świadectwa to było słowa oparte o prawdę Boże, Bożego, Bożego Słowa. Lisie do hebrajczyków autor pisze, gdyż słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamysły i zamiary serca, nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczyma tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Popatrzcie, jakby tutaj zlewa się osoba Boga z Jego Słowem. Nikt nie jest w stanie, jakby ukryć się przed prawdą Bożego Słowa. Jest jak miecz, który tnie i rozdziela najskrytsze myśli, tajniki Twojego i mojego serca. I powiem tak. To jest błogosławiona praca Bożego słowa na twoim i moim życiu. I kiedy tak rozważam ten fragment, jest zdolne przeniknąć, rozdzielić ducha i duszę. Wiecie, że do tej pory teologowie zastanawiają się nad kwestią człowiek jest składa się z trzech czy z dwóch części? Jedni mówią duch, dusza, ciało inni mówią nie, nie, jest część ta wewnętrzna i ta część zewnętrzna, czyli ciało i to, co jest duchowe. I powiem tak: jedni mają rację, i drudzy mają rację. Nie jest to aż takie istotne, ale Słowo Boże jest w stanie to rozdzielić, czego my nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym umysłem. Przenika. Rozdziela. Wiecie, to jest tak, że. Jakby człowiek myśli jedno, znaczy, wydaje mu się, że tak myśli. Ale kiedy przychodzi ten miecz słowa, jak go rozcina i nagle najskrytsze rzeczy, nagle wprowadza nas i daje nam świadomość tego, jak to naprawdę jest w Twoim i moim sercu, w Twoim i w moim życiu. I może to dokonać tylko Bóg. Tylko Bóg. I tutaj, dlatego Bóg jest utożsamiony razem, połączony, bo dalej jest zdolny osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Czyli co, przed obliczem słowa? Tak. Bo my przecież wiemy, że tym słowem jest sam Pan. Nie jestem w stanie. I powiem tak Boże. Niech miecz Twojego. Zwróćcie uwagę, On jest obosieczny. On nie tylko. Pozwala nam obronić się przed kłamstwem przeciwnika. Ale on ma też ostrze z drugiej strony. Z dwóch stron. I Bóg chce, żeby ten ostrze przechodziło też przeze mnie. Nie po to, aby mnie zabić, ale abym doznał oczyszczenia przez prawdę słowa. Abym to słowo odkryło, to, czego ja sam... Nie jestem świadom o samym sobie. Mam inne wyobrażenie o sobie. Ale nagle prawda Bożego Słowa. Pewnego razu jeden z pastorów jeszcze w ustronie przyjechał lata temu i głosił Słowo. I w czasie zwiastowanego słowa. Wiecie, jakby ktoś coś, ja wiem kto, Słowo Boże zaczęło odkrywać moje serce. I uświadomiłem sobie Boże, ile we mnie jest strachu. Nie byłem świadom, że tyle we mnie jest lęku. Dopiero zwiastowane Słowo uświadomiło mi to. Ale to jest coś błogosławionego, kiedy Słowo nam uświadamia nasz stan, uświadamia nam nasz grzech, naszą nieczystość, o której nigdy. Albo w ogóle nie kojarzymy, że coś mogłoby być nie tak. Tak więc słowo Boże jest żywe i skuteczne. Muszę być otwarty na Jego pracę, na Jego służbę dla mojego życia. Nie tylko dając odpór diabłu. Dlatego apostoł Paweł też wzywa i mówi: głoś słowo, kiedy mówi do Tymoteusza. Jakkolwiek, jaki jest czas, w porę, nie w porę, czy cię będą słuchać, czy nie, czy Twoje, czy moje świadectwo będzie słyszane, ty głoś słowo. Słuchajcie, nie mamy opowiadać tam swoich własnych, mamy głosić słowo, prawdę słowa. Bo w słowie jest moc. W słowie jest moc. I nie, Bóg nie każe nam polegać na naszej elokwencji, na naszej mądrości. Nie wiadomo, Bóg mówi, zaufaj mojemu słowu i posiej słowo. Przekaż słowo, czasami proste, jedną prawdę z Bożego Słowa, i odchodzimy i mówimy, nie wiem, czy to przyniosło jakikolwiek skutek. Ale Bóg wie, bo jeden sieje, inny podlewa, a Bóg czuwa i daje wzrost. Nawet nie wiemy o tym. Żona jednego, nie wiem, pastorów czy, czy kaznodziei mówi tak: Spędziłam z pewną kobietą dużo czasu na rozmowie. To była kobieta lekkich obyczajów, jak to mówią. Ale kiedy skończyliśmy rozmowę, miałam wrażenie totalnego fiaska. Straciłam czas. A jej mąż mówi: Nie mów tak, bo nie wiesz, co Bóg sprawi przez to słowo w jej życiu. Z tego co pamiętam, okazało się, że ta młoda kobieta swoje życie oddała Chrystusowi później. Chociaż wydawało się, że z tego tak naprawdę nie ma żadnego efektu, zainteresowania jakiegoś czy oznak zrozumienia u tej osoby. Paweł tak pisze pięknie do Tymoteusza. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Od młodości znasz Pisma Święte, które mogą Cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chryst Jezusa Chrystusa. Całe Pismo. Całe Pismo dosłownie tchnie Bogiem. Tak, byśmy mogli to oddać dynamicznie, tchnące Bogiem. Całe pismo jest tchnące Bogiem, jest przez Boga, tchnące przez Boga, czy tchnące Bogiem, pożyteczne, aby człowiek Boży był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Tam jest wiele fantastycznych rzeczy. Znasz od dziecka. Czasami rodzice się zastanawiają, co dobrego mogę dać mojemu dziecku. Czasami pokoje są pełne przepięknych różnych zabawek, gier i tak dalej. I nie mam nic przeciwko temu, jeżeli tak jest. Ale jeżeli tylko to jest, to to jest przykre i smutne, bo to, co możemy dać, o czym mówi Bóg swojemu dziecku i sobie, to jest prawda Bożego Słowa. Posłuchajcie, co Bóg mówił do Izraelitów z 5 Księgi Mojżeszowej, 5,32. I poniżej do szóstego rozdziału, pierwsza piątego. Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał Wam Pan. Wasz Bóg, nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Idźcie dokładnie drogą, jaką Wam nakazał Pan Wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się Wam dobrze powodziło, abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie. A to są przykazania, ustawy, prawa, których Pan Wasz Bóg nakazał. Was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana. To słowo czcią jest czasami tłumaczone, abyś był pełen bojaźni dla Pana. To słowo bojaźń oznacza zarazem cześć. Abyś był przejęty czcią, bojaźnią dla Pana, Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich Jego ustaw, i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo, słuchaj ich Izraelu. Starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło, i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan Bóg Twoich Ojców. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga, swego z całego serca, swego i z całej duszy swojej, i z całej myśl, siły swojej. Niechaj, słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Bóg mówi: zróbcie wszystko żeby moje słowo mieszkało w waszych sercach było przed waszymi oczami abyście o nim rozmyślali abyście nie zgubili go ze swoich oczu i ze swoich serc zróbcie wszystko bo chodzi o życie nasze życie naszych dzieci wnuków wnuczek bo słowo tylko boże wprowadza w prawdę daje wiarę i daje życie wieczne Wiecie, możemy dać naszym dzieciom wiele fajnych rzeczy, ale jest ogromnym zaniedbaniem, wręcz niewyobrażalnym zaniedbaniem, jeżeli nasze dzieci nie słyszą i nie poznają, nie uczymy ich Bożego Słowa. Ale to idzie w, dwa, w dwóch kierunkach. Oto rodzic pierwsze ma pochwycić Boże Słowo, żyć według niego i uczyć swoje dzieci. Nie tylko dziecka uczyć, ale sam ma pochwycić Boże Słowo i podążać za prawdą Bożego Słowa. Popatrzcie jeszcze na jedną rzecz. W teologii to się nazywa taki dowód wewnętrzny na boski autorytet, boskie pochodzenie Bożego Słowa. Apostoł Paweł ma świadomość, że pisze z natchnienia Ducha Świętego. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego. Nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest, jak jest naprawdę, jak jest, jako słowo Boga, które też w was, wierzących, skutecznie działa. Pisze do Tesaloniczan, pierwszy Tesaloniczan 2,13. On jest świadom, że słowa, które pisze do tego zboru, nie są jego których naucza nie są od niego, są od Boga. A Wy dobrze, że nie traktujecie tego słowa jako ludzkie słowo, ale jako słowo samego Boga, które działa w Was wierzących. To jest ciekawe. Ono działa wierzących. Może być podeptane przez człowieka. Może być odrzucone przez człowieka. Ono nie działa automatycznie. Wiecie, Bóg nic nie robi wbrew naszej woli. Nie działa to automatycznie. Bóg wzywa, Bóg przemawia, a Ty i ja albo poznamy i uchwycimy się prawdy, którą jest Boże Słowo, albo nie. Jeżeli człowiek ma wątpliwości, czy tu rzeczywiście jest słowo Boże? Ile tu jest błędów? Czy mogę całkowicie polegać na tym wszystkim, co tu jest napisane? W oparciu o Boże słowo, o to, co samo o sobie mówi, możemy powiedzieć tak, 100% tak. Bóg zadbał o to, żeby to słowo nie tylko było nienaruszalne. Pamiętacie, Jezus mówi, kto by tylko jedną Jotę zmienił. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. Jest trwalsze niż świat. Amen? Jest trwalsze niż świat. Mamy solidny fundament dla wiary i dla życia. Zresztą Pan Jezus o tym bardzo wyraźnie mówił, kiedy mówił o dwóch fundamentach o domach. Zrodził nas. I zbliżając się powoli do końca. Jest, Jakub uczy i mówi tak, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Nie lubimy, jak ktoś nas oszukuje, ale wiecie, że czasami my samych siebie oszukujemy. Grzesznik oszukuje samego siebie, mówiąc, że wcale nie jest taki zły. Nikogo nie zabił, i tak dalej, nie? Sam siebie oszukuje. Dopiero musi spotkać się z tą lampą i z tym mieczem słowa, które mówi: Jesteś grzesznikiem, który idzie na zatracenie, jeśli się nie nawrócisz do Chrystusa. Ale czy chrześcijanie też nie próbujemy samych siebie oszukiwać? Czyż wielokrotnie nie jest tak, że Bóg do nas coś mówi, poznajemy prawdę, i tu wcale nie chodzi o to, żebym czuł tą prawdę, czy nie czuł. Jeśli ją rozumie, ta prawda jest taka. Pytanie jest, czy ja za nią podążam, czy jestem jej posłuszny. Nie patrząc na uczucia. Jakub właśnie mówi o tym. Chcę, żeby słowo Boga, które was zrodziło, wydało w was owoc, przygotowało na was do duchowego wzrostu i sprawiło to ten duchowy wzrost i przemianę, abyście się nie oszukiwali. Mówi to do każdego z nas. Do każdego z nas. Są chwile, że oszukujemy samych siebie, myśląc o sobie wspaniale. A później się okazuje, że wcale tacy nie jesteśmy. I dobrze jest, kiedy czasami taka lampa, to zbliżenie, ten miecz słowa nagle dotknie nas. Mówimy: Niemożliwe. Ja taki jestem. Ale to jest błogosławione, bo to sprawia smutek według Boga. Bo to sprawia świadomość, że coś jest nie tak, i mogę iść przed oblicze Boże i prosić Go, aby On mi przebaczył. Nie bądźcie, nie bądźmy tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Zanim On tutaj mówi o tym lustrze, zanim stanę przed lustrem słowa. Bo tak on tu mówi: Słowo jest jak lustro. Zanim przed Nim stanę, jakby, i, i chciałbym mieć pożytek z Bożego Słowa. Zwróćcie uwagę, Jakub tutaj mówi o trzech takich wstępnych krokach, rzeczach, które są ważne do, do nas. Po pierwsze, bądź nieskory do mówienia. Tak sobie myślę, no, on w ogóle ostrzega przed tym mówieniem i o języku mówiliśmy już. Wiecie, to, ujowani bracia moi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. I sądzę, że tu chodzi o to mówienie niewłaściwe. Jeśli mam przychodzić przed słowo, powiem Panie, jeśli trzeba, pokaż mi stan mojego serca, mojego języka, to co mówię, jak się zachowuję w tym względzie. Czyli mówienia złego. Niewłaściwego coś na drugi temat, pouczania innych zapominając o samym sobie. Po drugie mówi tak, bardzo jak w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, pierwszy, pierwszym i drugim, odrzuć się wszelki brud i nadmiar złości, zanim mówi o lustrze słowa. Jeśli chcę mieć pożytek z Bożego Słowa, chcę, żeby to Słowo przemówiło, żeby Bóg przemówił z całą mocą do mojego życia, powinienem prosić Panie oczyść moje serce, moje wnętrze, jeśli trzeba, pokaż mi to wszystko, co Ciebie nie chwali. Chcę mieć pożytek z Twojego Słowa, bo inaczej będę słuchaczem. I tak naprawdę Słowo będzie się odbijać. Bóg chce coś zrobić, a ono się będzie odbijać. Popatrzcie, w pierwszym liście Piotra, Piotr do, dokładnie to samo mówi do nowonarodzonych, do niemowląt i, i do tych, którzy później, mówi tak, w drugim rozdziale y, pierwszego listu od pierwszego wiersza: Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnicie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jakub jest takim kaznodzieją. Tak jest przyrównany. I mówi, idźcie przed lustro słowa, ale też przygotujcie serce. Zwróćcie uwagę na samych siebie. Zobaczcie na swoją mowę, usuńcie to, co jest brudne, co jest złością, gniewem. I jeszcze jedną rzecz tutaj mówi, Podejdźcie do tego słowa z łagodnością serca. Wiecie, że to słowo jest takie niesamowite. Ono oznacza właśnie delikatność, uprzejmość, skromność. A więc, kiedy jestem przed Bożym Słowem, czy prywatnie w swojej komorze, czy w zgromadzeniu, to Bóg oczekuje, że będę miał takie nastawienie i serce wobec Jego słowa, że go przyjmę. Z ogromną radością, z pokorą, delikatnością wręcz zaproszę Go do mojego serca, do mojego życia, bo chcę, żeby Słowo Boga wykonało swoją pracę w moim życiu. Bo nie słuchacze, ale czyniciele są przez Pana pobłogosławieni. Dobrą rzeczą jest słuchać, bo od czegoś trzeba zacząć. Ale to nie słuchać jest błogosławiony. Błogosławiony przez Boga jest dopiero Ten, który właściwie posłuszeństwem reaguje na Jego Słowo. Po co w ogóle mam lustro? Nie wiem, korzystacie w domu z lustra. Gdyby lustra nie było, muszę do biura jeszcze dać lustro, bo może być tak, że przyjdzie czasami tak, gdzieś krawat tutaj na bok. Po co mam lustro? Po to, żeby się przyglądać, czy właściwie wyglądam, czy wszystko jest w porządku. Nie da się chyba tak żyć bez lustra. No może niektórzy potrafią, ale nie da się. No, tu wiem, aha, tu się gdzieś pobrudziłem i tak dalej. Myślałem, że się wytarłem, a tu jeszcze większa jest. Nie? Gdzieś robimy brudną rzecz i tak wycieramy, a później patrzę, że to całe czoło jest zabrudzone. Oto Jakub mówi: słowo jest jak lustro. Przejrzyj się w niej. Przeglądaj się. No nie wiem, czy codziennie używamy lustra. Ech, chyba się nie da bez lustra. Jeżeli codziennie używamy lustra, jeśli codziennie jemy chleb, a Biblia jest chlebem, żywym chlebem, chlebem życia, to jak ja mogę żyć? Jak ja mogę żyć bez słowa? Jak ja mogę myśleć, że duchowo będę wzrastał, będę człowiekiem wiary, że Bóg będzie do mnie mówił? Jak to jest w ogóle możliwe, że mogę tak myśleć? oszukuję samego siebie. A więc lustro pozwala mi zrobić korektę, oczyścić się. Błogosławione słowo Pana. Ono pozwala mi zobaczyć siebie, jak ja wyglądam w jego oczach, jeżeli oczywiście te właściwe kroki, o których mówi Jakub, podejmę. Nie jestem zbuntowany i zły przeciwko słowu. Zamknięty. To jest napisane: kto wejrzał w ten doskonały zakon wolności. I dalej: i trwa w nim. Nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ten. Czasami dużo wiemy. Ja mówię, od czegoś trzeba zacząć, ale Bóg mówi, to dopiero jest pierwszy mały krok. A ja oczekuję, że będziecie żyli według tego słowa. Dwie rzeczy: lustro, aby mógł się zobaczyć. Ale chcę Wam powiedzieć, że w tym lustrze Bożego Słowa coś widzę więcej nie tylko siebie, mój stan, ale widzę w tym lustrze Bożego Słowa. Kim jestem w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Oto otwierasz Biblię i diabeł ci mówi: jesteś przegrany, zawiodłeś, nie ma dla ciebie ratunku. A ty otwierasz lustro Bożego Słowa i czytasz, że jest oczyszczenie we krwi Jezusa. I czytasz, że jesteś Bożym Dzieckiem że któż cię odłączy od Bożej miłości. I czytasz, że jesteś Bożym dziedzicem. Wiecie, kiedy, a każdy z nas przechodzi różne chwile w naszym życiu. Potrzebuje lustra, żeby mógł widzieć siebie, abyś doznać oczyszczenia. I potrzebuje lustra, aby widzieć prawdę, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Aby diabłu dać odpór. Bo potykamy się wielu, ale kiedy się potykasz, i kiedy leżysz, i kiedy diabeł przychodzi i mówi, Widzisz, już się nie podniesiesz. A Bóg oczekuje, że ty i ja powstaniemy w wierze, w autorytecie, w mocy Jego słowa, w prawdzie Jego słowa. To znamy oczyszczenia i błogosławieństwa. Ja wam kiedyś opowiadałem, że przechodziłem przez taki, zresztą nieraz przechodziłem, ale to był jeden z takich momentów, trudny czas. I człowiek gdzieś tam dochodzi do pewnej granicy, a oskarżyciel i przeciwnik naciska. I wtedy pamiętam, Trzy osoby z dwoma braćmi zaczęliśmy się modlić. I zacząłem się modlić innymi językami w duchu. I skończyliśmy modlitwę. Wiesz, kiedy modlisz się innymi językami, nie wiesz, co mówisz. Mówisz z inspiracji Ducha Świętego. I mój przyjaciel mówi tak: Ja cię doskonale rozumiałem. Właściwie wszystko rozumiałem. Ja wiem tak, bo ja nic. A on znał angielski, a ja nic. Ja mówię, wtedy byłem na poziomie jest i no. Ewentualnie amen. Ja mówię, ja nic nie rozumiem. A co ja mówiłem? Popatrzcie, z jednej strony jesteś w sytuacji, gdzie diabeł ciebie dociska, jest oskarżenie. Nie masz zwycięstwa, nie możesz, chcesz się podnieść i nie możesz. I zaczęliśmy się modlić. Ale mówi, kiedy się modliłeś, wyznawałeś to kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Hallelujah. Bóg posyła słowo. Jego słowo jest prawdą. I duch wstawia się w naszej niemocy. Nie wiemy, jak się modlić, ale Duch Święty nas inspiruje. I popatrzcie, Duch Święty, widząc to wszystko, całe to zmaganie i walkę, i też moją słabość, mógłby powiedzieć: to, 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 tam. Nie, w tej modlitwie wyznawałem, pomimo wszystko, jesteś Bożym Dzieckiem. Jesteś Jego dziedzicem. Należysz do Niego. Oto Bóg. Posyła słowo: Jakub mówi: Nie bądźmy tylko słuchaczami, uczcie, uczmy się słowa, miejmy z Nim kontakt. Trzymajmy go mocno w sercu, ale też zmieniajmy nasze życie, nasz sposób życia, aby to słowo nie przepływało przez nas bez żadnego skutku i rezultatu, ale wydało owoc, przemieniając Twoje i moje życie na podobieństwo samego Pana Jezusa Chrystusa. O to Jakubowi chodzi. I o to chodzi Panu Jezusowi. Nie ten, który do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Bożego Królestwa. Ale ten, który czyni wolę Ojca, czyli czyni słow, według Słowa Bożego, ten wejdzie do Bożego Królestwa. Drodzy, będziemy się modlić. Jeszcze jedna rzecz. Jeden z, z nauczycieli Słowa Bożego, Charles Swindoll, którego czasami reklamuję, powiedział taką rzecz. Jeżeli będziesz miał z Bożym Słowem kontakt 45 minut dziennie, nieprzelotny kontakt, żeby tak uspokoić siebie, że tam zerknąłeś, przeczytałeś i poleciałeś, ale jeśli niech będzie to 30 minut. Ale jeżeli będziesz miał z tym słowem kontakt, taki kontakt, że usiądziesz, zostawisz wszystko i powiesz: Boże, chcę się uczyć, chcę poznać, co Ty mówisz. Aby zrozumieć, co Bóg mówi, to On mówi, gwarantuję wam, że po miesiącu będziecie innymi ludźmi. Jest zdumiewającą rzeczą, że my wiemy o modlitwie, wiemy o Słowie, a zobaczcie, jak wielka batalia się toczy, żebym się modlił regularnie, czytał Boże Słowo, nie przeczytał, tak wiecie... Ale czytając, aby zbliżyć się do Boga, doświadczyć prawdy Bożego Słowa. I wtedy życie Twoje i moje może stawać się coraz mocniejsze i będzie przemieniane przez moc Słowa Bożego. I diabeł o tym wie. I tak nas zajmuje, i tak nas absorbuje różnymi innymi rzeczami, że mówimy. Panie, dzisiaj wybacz. Nie.